Dominika, jaki masz sposób na odstresowanie się przed ważną rozmową, na przykład rozmową o pracę czy z klientem? Wiesz co, ja zawsze sobie robię, jeśli rozmawiam z klientem, bo teraz najczęściej mi się to zdarza, i jeśli ktoś mnie komplementuje zawodowo, to wpisuję sobie to na jedną listę, te wszystkie rzeczy. I potem, kiedy trochę się stresuję przed jakąś ważną rozmową, gdzieś ta moja pewność siebie nagle zostaje troszeczkę zaburzona, wracam do tej listy, już ona jest dość długa, dlatego że zapisuję każdy taki feedback pozytywny i po prostu sobie to czytam i przypominam. I nagle cały stres znika, przypominam sobie różne historie, sytuacje, bo zapisuję zawsze to z datą, więc to jest mój sposób na to, żeby się nie stresować, przypomnieć sobie, co robię, dlaczego coś robię, dlaczego jestem dobra w tym, a nie w czymś innym. I wtedy mój stres znika praktycznie zupełnie. Super pomysł. Ja słyszałam o czymś takim, że można sobie założyć słoik i zbierać tam na post-itach na przykład te opinie. Tak. Ale w ogóle technika dlaczego mi się uda, dlaczego jestem w tym dobry, to mi też się troszkę z tym kojarzy. Także tak. Rozumiem, że działa. Działa. Bardzo fajne i też inni ludzie zauważają w nas coś, czego byśmy być może sami w sobie nie zauważyli. To super. Jest świetne. Bardzo dziękuję za podzielenie się. Ja dziękuję. Dawid, jaki masz sposób na odstresowanie się przed rozmową, na przykład przed rozmową o pracę, czy ważną z klientem, kiedy zdobywasz kontrakt? Dla mnie najważniejsza jest muzyka. Zawsze mam ze sobą słuchawki i mojego smartfona, tak? To mi pozwala właśnie w momencie, w którym jest moment, który jest dla mnie stresowy, w tym momencie uruchamiam sobie spokojną muzykę i w tym momencie 5-6 minut wyciszam się. Zastanawiam się, dlaczego to robię, co tak naprawdę tej osobie chcę przekazać, jakie jest dlaczego się spotykamy i wtedy mi to pomaga. Tak więc to jest mój sekret. Super, bardzo Ci dziękuję. Konkretnie dziękuję. W sumie dwie rzeczy, muzyka i technika dlaczego, tak. Którą już niektórzy mogą znać z mojego kanału. Opowiadałam przy okazji właśnie najważniejszego pytania na rozmowie, więc można pogłębić ten temat. Kolejna osoba, która w sumie to używa, cieszę się. Rozumiem, że się sprawdza. Tak, tak. Od 3 lat stosuję to praktycznie non-stop, tak więc gorąco polecam. Marcin, jaki masz sposób na odstresowanie się przed rozmową rekrutacyjną, czy też przed jakimś ważną rozmową z klientem, pracodawcą? Jasne, jeśli chodzi o tak naprawdę rozmowy z klientem, to zazwyczaj wiem, po co się z nim spotykam, więc to już jest jakby pierwsze przygotowanie. Dwa, zawsze spotkania mają jakieś podobne elementy, co pozwala tak naprawdę robiąc je w miarę regularnie, przygotować się do nich poprzez samą praktykę odbywania tych spotkań. Mhm. Okay, czyli też fajna technika, ćwiczmy te rozmowy, choćby jak najczęściej. Ta rozmowa jest też dla nas jako kandydatów. Na pewno. Żebyśmy sprawdzili pracodawcę i może się zdarzyć, że na tej rozmowie tak na randce no, nie kliknie. Jasne. I no, bez obrazy, tak? Tak, tu nie ma się czym denerwować, czym się spinać, po prostu zobaczyć. Po to jest chyba właśnie ta rozmowa rekrutacyjna, żeby poznać się wzajemnie. Czyli luz pomaga. Także stąd to na pewno, w ogóle, ale też techniki tak, są, mój jeden z moich przyjaciół, Grzegorz, często, a właściwie zawsze powtarzał, tylko spokój może nas uratować. I to jest chyba święta prawda, że tylko spokój można uratować w każdej sytuacji, nawet jeśli jest ona trudna i ciężka. Super. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie. Ja również dziękuję. Powodzenia na rozmowach.